Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku o głośnej wypowiedzi polskiego generała, który zagroził atakiem na Sankt Petersburg. Przeanalizuję dla państwa kontekst tej wypowiedzi i możliwe konsekwencje dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Kolejny ważny temat to izraelski atak na misję ONZ w Libanie, tam gdzie stacjonują także polscy żołnierze. Tam gdzie jest dyslokowany także polski kontyngent wojskowy. Pytanie o dlaczego rząd w Warszawie jest tak powściągliwy w krytyce Izraela, w krytyce działań izraelskich, mimo głośnego raportu ONZ w sprawie zbrodni wojennych. Raportu, który ujrzał światło dzienne w czerwcu bieżącego roku. No i wreszcie temat ostatni, ale nie najmniej istotny, wręcz odwrotnie, temat bardzo ważki. Ponieważ Komisja Europejska poinformowała kilka dni temu, że w Polsce powstanie nowych, uwaga, 49 centrów integracji cudzoziemców i to na terenie całej Polski. Pytanie o konsekwencje również dla bezpieczeństwa nas wszystkich tego typu działań i o um, oczywiście cały kontekst ideologiczny tego typu, tego typu działań. Tymczasem zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do wspierania podcastu geopolitycznego, do lajkowania, komentowania, udostępniania linków w mediach społecznościowych. I zapraszam do wysłuchania pierwszego tematu. Niemiecki portal Bild poinformował, że podczas wysokiej rangi konferencji, która odbyła się w dniach 8 i 9 października 2024 roku w Wilnie na Litwie zostały wypowiedziane bardzo istotne słowa na temat ewentualnej konfrontacji Sojuszu Północnoatlantyckiego czy też państw należących do NATO z Federacją Rosyjską. Ta konferencja nosiła tytuł Defending Baltics, czyli obrona państw bałtyckich, i wśród Prelegentów wśród gości, którzy wzięli udział w tej, w tej konferencji no, byli wysoki, wysocy rangą generałowie NATO, byli oficerowie z Litwy, ale był także były szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, generał Rajmund Andrzejczak. I to właśnie słowa polskiego generała, generała Andrzejczaka wywołały ogromną burzę. Wywołały ogromny rezonans nie tylko w mediach niemieckich, ale także, a może nawet przede wszystkim, w mediach rosyjskich. Cóż takiego powiedział generał Andrzejczak, cytowany przez portal Bild, a wraz za portalem Bild na przykład przez portal ONET w Polsce. Cóż, powiedział między innymi, że miał powiedzieć, zdaniem właśnie niemieckiego portalu, żadnego dementi nie było w tym, w tym zakresie, że po Ewentualnym rosyjskim zwycięstwie na Ukrainie, to i to będzie cytat, mielibyśmy rosyjską dywizję w Lwowie, jedną w Brześciu i jedną w Grodnie. Polska i Litwa zostałyby wówczas otoczone przez siły rosyjskie. I dalej generał Andrzejczak miał powiedzieć miał przedstawić plan, jak odstraszyć Rosję. A w najgorszym przypadku, jak zadać, i to jest cytat, druzgocący cios. To będzie teraz cytat yy, właśnie z portalu Bild, yy, słowa, które miał wypowiedzieć generał Andrzejczak: Jeśli zaatakują choćby centymetr litewskiego terytorium, odpowiedź nadejdzie natychmiast. Nie pierwszego dnia, ale w pierwszej minucie uderzymy we wszystkie strategiczne cele w promieniu 300 kilometrów zaatakujemy bezpośrednio Petersburg. Koniec cytatu. Tak miały brzmieć słowa generała Andrzejczaka według niemieckiego Bilda. Warto zauważyć, że żadne dementi, ża ta wypowiedź nie została zdementowana. Nikt, ani generał Andrzejczak, ani nikt inny z uczestników konferencji nie zdementował tych, tych, tych informacji przytoczonych przez niemiecki portal, a zatem można przypuszczać, że takie słowa się rzeczywiście y, pojawiły. No i w, 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 trakcie, w, w trakcie tej konferencji miały także, y, miały także paść takie słowa wypowiedziane przez byłego szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Musimy zmienić narrację i przejąć inicjatywę. Rosja musi zdać sobie sprawę, że atak na Polskę lub kraje bałtyckie oznaczałby również jej koniec, nawet bez użycia bomb atomowych. To jedyny sposób, aby odstraszyć Kreml od takiej agresji. W tym celu Polska kupuje obecnie 800 rakiet o zasięgu 900 km, które zostałyby użyte w przypadku rosyjskiego ataku. To koniec cytatów z generała Andrzejczaka. Warto się temu rzeczywiście przyjrzeć. Inne inne wypowiedzi też były bardzo istotne i pozwolę sobie oczywiście przytoczyć jeszcze. Jeszcze jedną, która ma ważne znaczenie w kontekście słów polskiego generała, natomiast przyjrzyjmy się tym słowom generała Andrzejczaka. Czaka. Co to oznacza dla bezpieczeństwa państwa polskiego? Czy rzeczywiście Polska ma takie realne możliwości, aby pozbawić Rosję określonych zdolności strategicznych określonych zdolności na poziomie strategicznym? No cóż. Musimy sobie zdawać sprawę, że od granicy państwa polskiego do Moskwy jest ponad 900 km. Polska dzisiaj nie ma takich możliwości, ani nawet po zakupie tych środków rażenia rakietowego, o których mówi pan generał Andrzejczak, aby dosięgnąć istotnego z punktu widzenia strategicznego kompleksu militarno-przemysłowego Federacji Rosyjskiej, aby mieć takie zdolności, Polska musiałaby mieć po prostu rakiety balistyczne o zasięgu 1500-2000 km minimum. To oczywista sprawa, to, to wynika wprost z geografii wojskowej. To to, są elementarna, to jest elementarna wiedza, oczywiście, z zakresu geografii, geografii wojskowej, gdzie znajduje się rosyjski kompleks. Militarno-przemysłowy kompleks istotny z punktu widzenia strategii państwa, państwa rosyjskiego. Zatem, aby w ogóle Polska mogła myśleć o jakimkolwiek y takim ataku, mówię hipotetycznie, zupełnie hipotetycznie, bo zaraz powiem o konsekwencjach takiego ataku, y to jest posiadanie rakiet balistycznych o zasięgu y 1500-2000 to jest minimum 1500-2000 km. Z, oczywiście zasięgu skutecznego. Natomiast tutaj generał Andrzejczak kompletnie nie zdaje sobie sprawy, tak mi się wydaje, z wagi tych słów. Ponieważ jakikolwiek atak wykonany przez państwo polskie przy użyciu rakiet czy przy użyciu lotnictwa, na przykład w przyszłości samolotów F-35, to inna sprawa, że Polska nie ma tankowców do tych, do tych samolotów, inna sprawa, że mm, musimy sobie zdawać sprawę na temat systemu walki radioelektronicznej, które Rosja posiada, więc to nie jest taka prosta sprawa. Natomiast taki atak w głąb Federacji Rosyjskiej na cele strategicznie ważne, zgodnie z rosyjską doktryną odstraszania jądrowego, pociągnąłby odwet nuklearny. Pociągnąłby odwet nie tylko rakietami konwencjonalnymi w strategicznie istotne cele na terytorium państwa Polskiego, czyli porażenie większości infrastruktury krytycznej, bo Rosja ma takie możliwości, aby porazić większość, a jeśli nie całą infrastrukturę krytyczną państwa polskiego, ale także użycie broni jądrowej. Do tego dodajmy, że zgodnie z danymi Najwyższej Izby Kontroli, o czym doskonale generał Andrzejczak zdaje sobie sprawę, Polska nie ma systemu obrony cywilnej, Polska nie ma schronów. Tych schronów jest dla 2-3% populacji państwa polskiego. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, znając bardzo dobrze dokumenty strategiczne, te jawne oczywiście, Federacji Rosyjskiej, że Rosja w sytuacji uderzenia Rakietowego na swoje terytorium odpowiedziałaby z masowanym uderzeniem rakietowym, lotniczym, dronowym, ale także z masowanym uderzeniem jądrowym na takie państwo jak Polska, z którego wyszłoby, wyszłoby takie potencjalne uderzenie. No i pytanie, do czego namawia tak naprawdę generał Andrzejczak? Przecież, mu wy wypowiadając takie słowa w Wilnie, musi sobie zdawać sprawę, czy musiał sobie zdawać sprawę, że to będzie woda na młyn dla całej rosyjskiej propagandy, dla całej, dla całej rosyjskiej narracji strategicznej, pokazującej Polskę jako, jako wroga, Polskę jako tego, powiedziałbym, inicjatora wzrostu napięcia, Polskę jako prowodyra wojennego, jako podżegacza wojennego w tej części Europy. To, co zrobił generał Andrzejczak, jest niezwykle szkodliwe dla polskiej racji stanu, dla polskiego interesu narodowego. Pokazuje Polskę i Polaków jako podżegaczy wojennych. Pokazuje polskich wojskowych, polskich generałów, polską generalicję jako podżegaczy wojennych. Biorąc pod uwagę fakt, że Polska jest nieprzygotowana do żadnej wojny. Co więcej, Polska nie ma w ogóle interesu w żadnej wojnie, w żadnej konfrontacji militarnej z Rosją. To jest szaleństwo, no nazywajmy rzeczy po imieniu. Symulowanie wojny polsko-rosyjskiej jest dzisiaj szaleństwem. Polska jest do żadnej wojny nieprzygotowana. Nie ma systemu obrony cywilnej, nie ma schronów, Polska nie ma efektywnego systemu obrony powietrznej. To jest skazywanie Polski na znagładę na zagładę, na hekatombę ludności cywilnej, no nazywajmy rzeczy po imieniu. To jest skrajnie nieodpowiedzialne, żeby nie użyć mocniejszych, mocniejszych słów. Teraz druga, druga sprawa, druga strona medalu, która jest niezwykle istotna i tutaj też chciałbym zacytować tę informacje portalu Bild, który cytuje dowódcę litewskiej armii, generała Raimundasa, Weixnorasa, który powiedział, że w przypadku ewentualnego rosyjskiego ataku na Litwę i to będzie cytat musimy być w stanie natychmiast odpowiedzieć samodzielnie, bez konieczności czekania na decyzję w niektórych stolicach NATO czy powoływać się na artykuł 5. Koniec cytatu. Czyli, krótko mówiąc, generał z dowódca litewskiej armii, mówi, że w przypadku ataku na Litwę dojdzie do odpowiedzi samodzielnej, bez konieczności czekania na decyzję dotyczącą wdrożenia artykułu 5 w niektórych stolicach NATO. To oznacza, Szanowni Państwo, że jeżeli do tej Litwy dołączy Polska i przeprowadzi uderzenie na Federację Rosyjską, bez oglądania się na decyzję we wszystkich stolicach państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, o użyciu artykułu, o zastosowaniu artykułu 5, może się zdarzyć tak i trzeba wziąć realnie ten scenariusz pod uwagę, że Polska i Litwa pozostaną same, że pozostałe kraje członkowskie NATO mogą się powołać na ten fakt, że nie został wdrożony artykuł 5, że Polska i Litwa nie zaczekały na wdrożenie artykułu 5, w związku z czym takie państwa jak Niemcy, takie państwa jak Turcja, takie państwa jak Hiszpania mogą wcale nie udzielić Polsce pomocy, no bo nie zostanie, oba, oba państwa nie poczekają przecież na wdrożenie artykułu 5 i to jest niezwykle niebezpieczne. To jest scenariusz skazywania Polski i Litwy na konfrontację samodzielną z Federacją Rosyjską. Ta konfrontacja nie może się zakończyć dobrze i doskonale o tym wszyscy, którzy mają jakiekolwiek pojęcie na temat geopolityki, geostrategii, spraw wojskowych i bezpieczeństwa, doskonale wiedzą. Pytanie, czemu służą tego typu wypowiedzi generałów Weichs Norasa i generała Andrzejczaka? To jest woda na młyn, tak jak powiedziałem, dla narracji rosyjskiej, pokazującej kraje bałtyckie i Polskę jako podżegaczy wojennych. Zupełnie inaczej, inną strategię przyjmuje dyplomacja niemiecka, dyplomacja nawet dyplomacja francuska, dyplomacja włoska, dyplomacja turecka. One są bardzo powściągliwe, tak aby nie stać w pierwszym szeregu państw, które zostaną wciągnięte do wojny z Rosją. To jest, tak jak powiedziałem, niezwykle niebezpieczne, biorąc pod uwagę, że Polska raz, że nie posiada takich środków wrażenia dzisiaj, które pozwalałyby na uderzenie na Federację Rosyjską. Natomiast no, tutaj nie chodzi o to, czy Polska będzie miała takie środki uderzenia, ponieważ musi, musimy sobie zdawać sprawę z konsekwencji. Polska nie ma żadnego systemu obrony powietrznej. Inna sprawa, i to jest fundamentalna sprawa, Polska nie ma żadnego interesu w tym, aby, aby iść na konfrontację zbrojną z Federacją Rosyjską. To jest potężny mit, to jest wielkie kłamstwo, sączone także niestety przez sporą część środowiska geopolitycznego w Polsce, które z uporem godnym lepszej sprawy od wielu, wielu lat próbuje przygotowywać. Polaków czy też próbuje taką, sączyć taką narrację, że Polska jest rzekomo skazana na wojnę z Rosją. To jest absurd. To jest jakiś determinizm geograficzno-historyczny, który nie ma nic wspólnego z rzetelnym uprawianiem geopolityki, i warto o, tym, warto o tym pamiętać. To nie nasza wojna. W mijającym tygodniu wojska izraelskie ostrzelały w kilku incydentach. Przynajmniej trzy stanowiska zajmowane przez UNIFIL, siły pokojowe ONZ w Libanie, to są doniesienia agencji Reutera, powołujące się na źródło w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ta misja UNIFIL liczy około 10 tysięcy żołnierzy, jest wśród nich także polski kontyngent wojskowy. I tutaj warto zauważyć, że według źródeł Reutera, izraelski czołg, Ostrzelał wieżę, wieżyczkę strażniczą w kwaterze głównej Unifil w mieście Nakura, spadło z niej dwóch żołnierzy, którzy zostali ranni. Też warto zauważyć tutaj reakcję warto spojrzeć na reakcję państwa polskiego warto zauważyć, jak, w jaki sposób, jak powściągliwie, na przykład Ministerstwo Obrony Narodowej reaguje w ogóle na działania Izraela. W, w Libanie i w ogóle na Bliskim Wschodzie warto zauważyć ten strach, ten powiedziałbym no wręcz paniczny strach, sporej części klasy politycznej w Polsce, która po prostu boi się nawet wypowiadać. Boi się nawet wypowiadać w tej sprawie, boi się mówić, kto dokonał, kto dokonał tego ataku. No tutaj świetnym przykładem jest niedawna. Wypowiedź w mediach społecznościowych ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka Kamesza. Widzicie Państwo to na swoich ekranach. To jest cytat. Dziś w Libanie doszło do ataków na miejscowość Nakura, w której stacjonuje dowództwo misji ONZ. W wyniku ataków nie ucierpiał żaden z polskich żołnierzy stacjonujących w Libanie w bazie stacjonowania PKW UNIFIL oraz na posterunkach, na których pełnią służbę nasi żołnierze, nie odnotowano niepokojących incydentów. Koniec cytatu. Ani słowa o tym, że ataku dokonały wojska izraelskie. To czytelnicy interweniowali, dodali informacje kontekstowe, tutaj powołując się na jeden z, z, z portali radiowych, właśnie i ten dodatek, że ataku dokonały wojska izraelskie. Poziom paniki, poziom strachu, poziom jakiegoś zastraszenia polityków państwa polskiego, decydentów w Warszawie jest niewyobrażalny wręcz wobec naz nazywania rzeczy po imieniu, mimo tego, że przecież Organizacja Narodów Zjednoczonych wprost mówi o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. I tutaj warto powołać się na Radę Praw Człowieka, istniejącą przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, która przeprowadziła śledztwo na temat działań Izraela podczas wojny w strefie gazy. Została powołana specjalna komisja śledcza. No i cóż, żeby było jeszcze ciekawiej, to ten raport cy był cytowany przez, przez portal The Times of Israel, czyli izraelski portal anglojęzyczny, który zacytował: Fragment tego raportu. Tutaj macie Państwo, ja, ja zacytuję dla Państwa fragment tego, tego raportu. To jest cytat. Zbrodnie przeciwko ludzkości polegające na eksterminacji, morderstwach, prześladowaniu ze względu na płeć, wymierzonym w palestyńskich mężczyzn i chłopców, przymusowym przesiedlaniu, torturach oraz, oraz nieludzkim i okrutnym traktowaniu. Koniec cytatu. To są, to jest fragment tego raportu mówiący właśnie o zbrodniach przeciwko ludzkości dokonywanych przez wojska izraelskie to jest, jak mówię, wynik badań Komisji Śledczej powołanej przez Radę Praw Człowieka ONZ, komisji powołanej w 2021 roku w celu z, z, właśnie zbadania naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka w Izraelu i na terytoriach palestyńskich. To, co widzimy na licznych obrazkach w mediach społecznościowych z Libanu, no to także oczywiście wskazuje na na zbrodnie przeciwko ludzkości. Natomiast to, w jaki sposób jest traktowany Izrael dzisiaj na arenie międzynarodowej, a to, jak jest traktowana Federacja Rosyjska, no to są dwa różne światy. To jest pokazanie potężnej hipokryzji. Z jednej strony minister, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce pan Mark Brzeziński. Napisał w mediach społecznościowych o konieczności niepodzielnego traktowania praw człowieka i umowania się na całym świecie, a no z drugiej strony, widzimy, że Stany Zjednoczone stosują podwójne standardy. W stosunku do działań Izraela są. Całkowicie, że tak powiem, neutralne, no bo przecież trudno mówić o jakiejkolwiek stanowczej reakcji. Natomiast w stosunku do Federacji Rosyjskiej widzimy wykluczanie Rosji z Igrzysk Olimpijskich, z różnego rodzaju, prawda, rozgrywek międzynarodowych. Natomiast sportowcy izraelscy bez żadnego problemu uczestniczą, mimo że ONZ jawnie mówi o zbrodniach przeciwko ludzkości. No to jasno też pokazuje. Jak ogromne wpływy ma również Izrael czy wywiad izraelski w państwie polskim. Wszyscy mówią tutaj o powoływaniu Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich, Białoruskich, ale nikomu nawet przez myśl nie przejdzie, aby powołać Komisję do Spraw Badania Wpływów Państw obcych, w tym Izraela, Niemiec, Ukrainy czy Stanów Zjednoczonych. Warto o tym pamiętać. Warto o tym pamiętać, podejmując oczywiście wybory polityczne, na przykład wybory Podczas wyborów prezydenckich w przyszłym 2025 roku. 7 października 2024 roku na stronie Komisji Europejskiej pojawiła się informacja na temat tw perspektyw tworzenia nowych 49 centrów integracji cudzoziemców na terenie całego państwa polskiego. Centra integracji cudzoziemców to nie jest nowy wymysł. Takie centra funkcjonują od dawna. One były tworzone także przy użyciu środków unijnych, ale oczywiście tak, także przy zaangażowaniu samorządów. Były tworzone w okresie rządów prawa i sprawiedliwości, są tworzone w okresie rządów tzw. koalicji obywatelskiej i koalicjantów. Natomiast, natomiast mamy do czynienia z nowym planem założeniu kolejnych aż 49 Centrów mają być zakładane przez urzędy marszałkowskie, prowadzone w partnerstwie z innymi instytucjami, także organizacjami pozarządowymi. Ciekawe, czy w, we współpracy z tymi organizacjami pozarządowymi, które także atakowały. Polskich żołnierzy i funkcjonariuszy strzegących polskich granic. To też warto zadać, zadać takie pytanie. Ma być, bo tutaj się mówi o tym, że mają ma być współpraca z NGO-sami, czyli z tymi organizacjami pozarządowymi, które mają doświadczenie w pracy z cudzoziemcami. Głównym źródłem finansowania ma być FAMI, czyli Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Wszystko ma bazować na koncepcji one-stop-shop, czyli takim dostarczaniu różnych usług, Opieki zdrowotnej, wsparcia dla cudzoziemców w jednym miejscu. W jednym miejscu ma to wszystko przebiegać na najniższym poziomie samorządowym. Nikt Polaków o to absolutnie nie pytał, czy chcą tutaj dodatkowych fal migrantów. Widać, że wszystko ma się, że tak powiem, realizować w imię poprawności politycznej, w imię ideologii multikulturalizmu. Mają być forsowane nowe wartości, mające na celu właśnie mieszanie kultur, już na samym takim Powiedziałbym tym podstawowym poziomie, na tym fundamentalnym poziomie yy, samorządowym. Tak jak mówię, nikt Polaków nie pytał o to, czy chcą tych wszystkich fal yy, migracyjnych. No przecież patrząc na wytyczne dotyczące tworzenia centrów integracji cudzoziemców w ramach tak zwanego projektu. Budowania struktur dla integracji cudzoziemców, które, które te wytyczne zostały opublikowane w ubiegłym roku przez Ministerstwo Rodziny i polityki, i polityki Społecznej. no To jest duży dokument liczący ponad 50 stron. Mamy do czynienia tak naprawdę z potężnym przygotowywaniem całego programu integracji cudzoziemców. To jest, z tego dokumentu przynajmniej wynika, że Polska jest przygotowywana do przyjmowania większych fal, większych fal cudzoziemców, zapewniania im opieki zdrowotnej, uczenia języka polskiego, i tak dalej, i tak dalej, całej integracji. Krótko mówiąc, z tych dokumentów, z tych informacji, które docierają do nas, które także Komisja Europejska publikuje na swoich stronach, widzimy, że koncepcja multikulti, koncepcja multikulturalizmu jest realizowana pełną parą wpuszczenie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości kilku milionów obywateli Ukrainy. Ponad 360 tysięcy migrantów z krajów afrykańskich i z krajów Bliskiego Wschodu. Kontynuowanie tej polityki otwartych wrót przez koalicję obywatelską i oczywiście sojuszników tejże koalicji Pana Hołownię, prawda, i Polskę 2050, Nową Lewicę i tak dalej, i tak dalej, no pokazuje, że Mamy do czynienia z ciągłością, że zarówno PiS, jak i Platforma, czyli PopiS, tak naprawdę realizuje jedną konsekwentną tę politykę multikulturalizmu. I wprowadzenie kolejnych 49 centrów integracji cudzoziemców jest po prostu tego dalszą kontynuacją. No nie muszę Państwu mówić, jakie będą konsekwencje tego. Trudno zakładać, że nastąpi bezproblemowa, bezkolizyjna integracja tych kolejnych fal migracyjnych. Wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje w krajach skandynawskich, w Niemczech, w, na przedmieściach Paryża, aby uzmysłowić sobie, co nas czeka. No, czas najwyższy już powiedzieć stop migracji, stop nielegalnej imigracji, stop multikulti, ponieważ konsekwencje widoczne w Sztokholmie, w Berlinie, w Paryżu powinny być absolutnie sygnałem alarmowym. Do tego, do czego to może doprowadzić. To jest fatalna perspektywa dla państwa polskiego. Zmiana struktury homogenicznej, etnicznej państwa polskiego oznacza Postępujące problemy, postępujące napięcia, postępujące tarcia społeczne. Polski po prostu zwyczajnie na to dzisiaj nie stać. Warto mądrze dokonywać wyborów politycznych, ponieważ ta polityka jest realizowana przy akceptacji tych osób, które głosują w wyborach parlamentarnych. No niestety zarówno opcja, która rządziła Polską, jak i ta, która rządzi, realizuje dokładnie tę samą, tę samą politykę. Warto mieć to wszystko na uwadze także w kontekście najbliższych wyborów prezydenckich. Dziękuję Państwu za uwagę.